Kiedy zawodnik czuje, że ten młot poleci daleko? Czy w momencie wypuszczania go, czy jak już się zbliża do padania, jak to jest? Znaczy w mojej sytuacji, kiedy biłam po raz pierwszy rekord Polski, 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata, to po rzucieniu nie spodziewałam się, że tak daleko młot poleci, bo nie czułam tego rzutu. Sytuacja się powtórzyła w Berlinie na Mistrzostwach Świata, gdzie jeżeli bym czuła, że to jest rzut wykonany bardzo dobrze, no to już bym się cieszyła w kole, bo już bym wiedziała, co jest grane. Dopiero tutaj, jak zobaczyłam wynik na tablicy, to wtedy dowiedziałam się, że było dobrze. Czy nowy trener zakazał pani manifestowania radości? Nie. Co się stało w Berlinie? Nie zakazał, ale teraz będę już ostrożna. To pewnie było bardzo traumatyczne przeżycie, tak siedzieć i czekać, co zrobią rywale. Powiem, że przez 3 kolejki, bo jak to po drugiej kolejce się stało z tą stopą, to przez 3 kolejki byłam spokojna. Tak jak już pewna siebie, że już mnie po prostu nikt nie może przerzucić. Taka wyluzowana, że tak powiem. Natomiast kiedy zaczęła się ostatnia kolejka i wchodziła do koła Martyna Krasnowa i Niemka, to serce naprawdę zaczęło mocniej bić. Tym bardziej, bo akurat ten rzut oglądałam na telewizji, nie patrzyłam, jak Heidet kręci. Zobaczyłam, że moc spadł na granicy 77 metrów, to tak, było to bardzo krótko. Przygotowanie pani miała do tej dyscypliny, no takie nietypowe, speed rower. Tak. To jest dyscyplina zupełnie nieznana u nas. Znaczy w Polsce istnieje od 1995 roku. Ale jest mało popularna. Przede wszystkim kluby speedrowerowe znajdują się w takich miastach, gdzie jest Żurze, bo to jest. No niestety my jesteśmy pustynią. No tutaj akurat w tych okolicach nie ma. Jest to dyscyplina zbliżona do Żużla z tym, że jeździ się nie na motorze, tylko na rowerze. Oczywiście na mniejszym torze, to jest długość torów od 60 do 120 metrów. I tak w sumie zaczęłam od tej dyscypliny swoją przygodę ze sportem. Jako maskotka najpierw, tak? Tak, na początku jako maskotka klubu. Natomiast już w wieku 11 lat zaczęłam już ścigać normalnie w meczach ligowych. I czyli jest liga speedrowerowa w Polsce? Tak, brat pani jeździ w Anglii. Tak. No i wyczytałam też, że wygrała pani konkurs rzutu beczką z Pira. A, to tak. Kilka lat temu. Ciężki był konkurs? Dla mnie nie był ciężki, bo startowałam razem z mężczyznami. Pokonałam mężczyzn, beczka ważyła 35 kg, rzuciłam około 11 metrów, dokładnie nie pamiętam, więc wiesz, już ta siła we mnie wcześniej trzymała. Jest pani chyba osobą akceptującą siebie bardzo, nie tylko ta radość o tym świadczy, bo czytam, że nie ma pani żadnych na swoim punkcie kompleksów, że nie stosuje pani tam specjalnych diet, je pani to co lubi, tak? Tak. To pomaga? To pomaga w życiu bardzo, prawda? Takie po co się przejmować? Ja ogólnie jestem optymistką i podchodzę tak do życia, tak na luzie. Wiadomo, że po tytule, po rekordzie świata jest taki wzrost popularności. Jak sobie pani z tym radzi? Bo nie wszyscy to lubią, właśnie wywiady, autografy. Pierwszy raz właśnie miałam mam do czynienia z taką sytuacją przed Mistrzostwami Świata. Nawet jak myślałam już, że myślałam sobie, co będzie na przykład, gdy zdobędę medal, to nie zdawałam sobie sprawy, że będzie szum wokół mojej osoby. Ale wydaje mi się, że to przede wszystkim to, że pobiłam ten rekord świata. To było takie najważniejsze i dlatego tak stałam się taką osobą już popularną. No na początku przez tydzień w sumie to było urwanie głowy. Telefony się normalnie nie urywały, ale wspominam to miło, teraz obecnie też wszystko w porządku. Marzyła pani o samochodzie, już kupiła pani, czy nie? Za 2 tygodnie odbieram właśnie samochód. A można wiedzieć jaki? Ale proszę, Volkswagen Tiguan. To było takie marzenie, tak? Tak. Zawsze marzyłam o samochodzie i w końcu się spełniło. Proszę jeszcze nam powiedzieć sobie o sobie prywatnie. Wyczytam, że nie lubi pani być głodna, tak? Tak. Zawsze się śmieję, że ja mówię, jak jestem głodna, to jestem zła. I wtedy lubię jeść. Ale potem to chyba kosztuje sporo na siłowni, trzeba. A nie, niekoniecznie. Nie. A co trzeba zrobić, żeby zostać rekordzistą świata oprócz talentu? Co jest najważniejsze w tej dyscyplinie? Szybkość, nie? Koordynacja? No przede wszystkim siła. Koordynacja,
Szybkość, bo to jest powiązane. Jeżeli jest siła, z tego wychodzi moc, szybkość, więc no tak, jest taka ciągłość. No przede wszystkim liczy się technika. Ja siłownię też robię, 3 razy w tygodniu wykonuję trening siłowy, ale w rzucie młotem nie jest on tak bardzo ważny. Stawiam zawsze na technikę. Myślisz Pani o Londynie? Tak, to już w zeszłym roku, kiedy zakończyły się igrzyska w Pekinie, to już gdzieś tam jakieś myśli w głowie były na temat Londynu. Rok już minął pod Pekinu, czas leci szybko, więc zostały 3 lata, gdzieś tam już Londyn w głowie siedzi. A nie jest tak, jak się ustanowi rekord, że teraz przy każdej okazji jakiegoś meetingu myśli Pani Boże, żeby nikt nie tam nie pobił, nikt nie rzucił więcej, nie ma jakiejś takiej traumy? Nie. Na razie ogólnie jestem w okresie do trenowania. Zacznie się teraz okres przygotowawczy od moje meetingi, ale myślę, że nie będzie takiego problemu. Będzie na pewno teraz jakaś nade mną presja, ale poradziłam sobie przed Berlinem z presją. Teraz myślę, że też sobie poradzę. Generalnie polska reprezentacja wypadła w Berlinie znakomicie. Biorąc pod uwagę stan naszej bazy, to chyba nawet rewelacyjnie można powiedzieć, prawda? No. Jakby stan stadionów i pieniędzy, które są w lekkiej atletyce polskiej. Tak, przed mistrzostwami świata myślę, że dotąd jak chodziły takie różne suchy, to by ludzie stawiali na 4 medale od nas władze związku. Natomiast nikt się nie spodziewa, że przywieziemy aż 8 medali. To jeszcze w sumie no, 8 medali, rekord świata, rekord Polski Piotra Małachowskiego, więc naprawdę lekką atletykę tak trochę podnieśliśmy w tym roku. Muszę powiedzieć, że to się przełoży właśnie na większą ilość młodzieży, która będzie chciała poprawiać, myślę, że poprawę, nie wiem, bazy treningowej. Znaczy, bo wiem, że Pani trenuje na przykład pod mostem, tak? Tak. Jeżeli chodzi o bazę treningową, to wiadomo, że od razu nie wybudują dla nas stadionów, ale przede wszystkim liczy się, wydaje mi się, że teraz będzie większe zaangażowanie ze strony młodzieży. Że będą chcieli spróbować, ja na przykład ze swojego teraz, po tym co się stało na Mistrzostwach Świata, kiedy przyjeżdżam do siebie do domu, to widzę jak dzieciaki rzucają, znaczy tak się tam powiem, młotem w cudzysłowie mają butelkę taką półtoralitrową, w środku nasypali piasku, sznurek i rzucają młotem u mnie na osiedlu. No więc teraz takie sceny są, że... Pani też mieszka w Poznaniu? Ja w Rawiczu, tak. Chodzę z Rawicza, mieszkam w Poznaniu teraz ze względu na studia. Skąd wziął się pseudonim Chrumka? Chrumka? To od mojej, w sumie moja przyjaciółka mnie tak nazwała, z tego względu, że kiedy na przykład zacznę się, mam nieraz takie napady śmiechu, że jak zacznę się śmiać, to po prostu teraz mi się tam coś wychrumknie i nie mogę się opanować. Stąd to się wzięło. Ale chyba lubi Pani to. Co? Bo lubi Pani. Tak, zawsze jest wesoło, jak zacznę, to jesteśmy gdzieś w towarzystwie, to już... W Polsce chyba na ten moment nie ma Pani zbyt dużej konkurencji po tej śmierci Kamili Skolimowskiej. No trudno o nią nie zahaczyć przy okazji takiej rozmowy. Czy tam, że czuła Pani, że ona jest z Panią? No była taka sytuacja. Znaczy, może zacznijmy od tego, że dostałam też od Pana Roberta Skolimowskiego, ojca Kamili, dostałam rękawicę do rzucania. I rzucałam w tej rękawicy na meetingu właśnie 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata, gdzie pobiłam rekord Polski. Natomiast też w Berlinie założyłam tą rękawicę, pobiłam też rekord Polski, rekord świata, więc zaraz to będzie taki, że tak to powiem, talizman. Mój zawsze będę w niej rzucać. Powiem Pani trochę, co Pani robi w wolnych chwilach, bo wyczytałam, że czyta Pani książkę, jakie? A różne książki teraz. Nie ma takiego gatunku? Nie, lubię książki psychologiczne, a teraz to mi wpadnie do ręki, więc... I wkrótce kończy Pani studia, tak? Znaczy jeszcze nie wiadomo, może jeszcze sobie przedłużę studiowanie, bo nie spieszy mi się z ukończeniem studiów, zobaczymy. I marzenie to praca z dziećmi, tak? Słucham? Praca z dziećmi. Znaczy jeżeli skończę studia, to chciałabym w przyszłości pracować w szkole jako nauczycielka, jako trenerka.